Kolejna tura rozmów pomiędzy PKS Nowa, ZBM oraz przewoźnikami pasażerskimi odbyła się w miniony piątek. W spotkaniu wziął również udział prezydent Suwał Czesław Rękiewicz. Spotkanie dotyczyło kwestii istotnej zarówno dla przewoźników, jak i dla pasażerów: zasad korzystania z peronów autobusowych Suwalskiego dworca. Zależy mi na tym, aby pasażerowie wsiadali i wysiadali z autobusów różnych firm w jednym miejscu, dostępnym dla ogółu działającej w mieście zbiorowej komunikacji. Takie kompleksowe rozwiązanie problemu jest konieczne, bo uzasadniają je względy bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i personelu poszczególnych przewoźników, wyjaśnił nam prezydent Renkiewicz. Chodzi też o pewien komfort pasażerów. Ratusz twardo stoi na stanowisku, że zarówno poczekalnie, jak i toalety powinny być dostępne nie tylko dla osób korzystających z usług białostockiej spółki, ale dla wszystkich podróżnych, niezależnie od tego, z czyich usług korzystają. Korzystają. Dostępność poczekalni dla wszystkich podróżnych nie stanowi problemu jednak dostępność peronów autobusowych już tak. Warunki finansowe stawiane przez PKS są wciąż na takim poziomie, że przy dużej liczbie kursów najwięksi przewoźnicy musieliby wnosić dość wysokie opłaty. Zdaniem prezydenta miasta szansa na porozumienie jest, jednak wypracowanie kompromisu wymaga jeszcze negocjacji i ustępstw. Wszyscy przewoźnicy mają czas do końca kwietnia, by pracować porozumienie w zakresie rozsądnych opłat, poinformował nas Czesław Frankiewicz. My ze swej strony daliśmy wszystko, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania poza miejskiej komunikacji autobusowej. Jeśli nie pojawi się kompromis, wdrożymy inne rozwiązanie, zapowiada. Jakie? Nie ujawnia.